Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Drodzy Państwo, spotykamy się rzeczywiście w miejscu szczególnym. Spotykamy się na 3 maja i spotykamy się przede wszystkim w miejscu, które ma służyć mieszkańcom całego Śródmieścia w kawiarni obywatelskiej. Miejscu, które ma być takim elementem komunikacji między mieszkańcami i nami, urzędnikami. I chcielibyśmy, żeby to miejsce po prostu żyło. Dlatego też to miejsce będzie udostępnione dla wszystkich mieszkańców. Będzie funkcjonować, żebym się nie pomylił, to ja Państwu dokładnie powiem w jakich godzinach. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 18, natomiast w soboty od godziny 11 do godziny 16. To miejsce, drodzy Państwo, będzie przede wszystkim służyło realizacji różnego rodzaju pomysłów i inicjatyw społecznych. Wychodzimy na zewnątrz, nie tylko będziemy rozmawiać i spotykać się z Państwem i mieszkańcami Włocławka w Urzędzie Miasta, ale to będzie też taki szczególny punkt takiej właśnie komunikacji między mieszkańcami i urzędem. W ten sposób rozpoczynamy proces rewitalizacji, na której nam bardzo zależy, bo bardzo często słyszymy pytania właśnie związane z rewitalizacją przede wszystkim Śródmieścia. I dzisiaj otwarcie kawiarenki obywatelskiej jest pierwszym etapem. Tutaj będziemy się spotykać z mieszkańcami, będziemy rozmawiać, będziemy dyżurować, będziemy słuchać o problemach mieszkańców, a także będziemy oczywiście wsłuchiwać się w różnego rodzaju propozycje, które będą kierowane do nas. Proszę Państwa, ja może tylko dodam, Pan Prezydent już tutaj powiedział, ale ja tylko dodam, że ta kawiarenka jest takim elementem realizowanego przez nas projektu Śródmieście na drodze do zmian. Jednym właśnie z elementów tego projektu było uruchomienie i otwarcie takiej kawiarenki obywatelskiej, która będzie służyła, tak jak Prezydent powiedział, partycypacji tutaj z mieszkańcami naszego miasta. Nie tylko oczywiście Śródmieścia, ale tak naprawdę całego miasta, więc każdy z mieszkańców może tutaj zawitać i będą pełnione dyżury nie tylko przez pracowników, ale również przez prezydenta, przez nas, czyli praktycznie będziemy do dyspozycji mieszkańców naszego miasta. Ja też jeszcze dodam, Państwo widzą tutaj taki charakterystyczny plakat, który będzie wywieszony w różnych częściach miasta i chcę też powiedzieć, że od czwartku, od godziny 18 ruszamy też z konsultacjami do tego projektu, o którym właśnie dzisiaj mówimy. Tak jak powiedziałem, partycypacja i komunikacja z mieszkańcami jest takim, myślę, że dobrym leitmotywem na realizację zadań właśnie w zakresie rewitalizacji Starego Miasta i to po prostu chcemy robić.